Dobry wieczór, kochani. Witajcie, witajcie. Jakby ktoś był tutaj pierwszy raz, to ciszacja to jest taka medytacja, która będzie trwała 10 minut. I jest to medytacja bez marchewki w dupie, tak to się potocznie u nas mówi. Czyli siedzisz jak chcesz, oddychasz jak chcesz i możesz mieć tyle myśli, ile tylko chcesz podczas tej medytacji. Pierwsza rzecz, to przypomnę, że chcemy... W tej ciszy to jest tylko 10 minut, dla wielu z nas to jest aż 10 minut. My chcemy być w takiej przestrzeni, że nieważne co się pojawia, to my siedzimy. Nieważne co się pojawia, to nie uciekamy od siebie i od tego, co się pojawia. I często tak jest, w ogóle jest taka myśl, często takie przekonanie na temat medytacji, że to jest taka przestrzeń bez myśli. I my wczoraj na koniec rozmawialiśmy o tym, że są różne rodzaje medytacji. I oczywiście są takie rodzaje medytacji i takie zaawansowanie wchodzenia w medytację, gdzie po prostu się wpada w taką przestrzeń bez myśli, nazwijmy to tak. Natomiast ona wcale nie jest nam tutaj konieczna, wręcz nie o to nam tutaj chodzi, bo my przyszliśmy tutaj wyrobić taki mięsień, zbudować taką autostradę, jak się u nas mówi, gdzie my chcemy uczyć się spotykać z wszystkimi myślami i emocjami, nie tylko z tymi dobrymi, bo to nie ta planeta. I to nie znaczy, że mamy się nastawiać na to, że coś złego się wydarzy w życiu. My nie musimy się nastawiać, jesteśmy na planecie Ziemia, tutaj jest i to, i to. I po prostu my chcemy być gotowi. I dlaczego to jest takie ważne? Rozmawialiśmy kilka dni temu, jak mieliśmy spotkanie na temat kierowania myślami, odmulania myśli, napełniania naszej studni, naszego wnętrza dobrymi myślami. I tam rozmawialiśmy o tym, jak to jest dosłownie jak budowanie nowej autostrady. Tylko jak byliśmy mali, to nasze myśli, nasze przekonania budowały się wręcz same i mieliśmy dużo pomocników. Na dziś dzień one są jak trzy pasmówki po prostu w Utah, gdzie my ciśniemy Teslą, nic nie musimy robić, samo się dzieje. A te nowe autostrady są dla nas trochę takie trudne do zbudowania z różnych powodów, jakbyśmy mieli karczować las z scyzorykiem, tak? To jest nasza też taka metafora. I my chcemy wyrobić w sobie właśnie taki nawyk zatrzymywania się do tych wygodnych i niewygodnych myśli. I o wiele łatwiej jest nam to zrobić po dobroci, tak jak teraz to robimy. Czyli my nie czekamy, aż nas zacznie telepać, bo w życiu nas jeszcze raz, nie raz będzie telepać. Jak my sobie poukładamy nawet wszystko w życiu, wiecie, osobistym, to planeta Ziemia zaskakuje. To my mamy tutaj wirusy, to my mamy wojny, to my mamy inflację, piździacje. Tu nie brakuje po prostu fajerwerków. I my chcemy być choćby z tego powodu gotowi na to, że czasem będą przychodzić takie emocje, a czasem będą przychodzić inne emocje, tak? I pierwsza taka metafora, którą mam dla nas na dziś, to jest to, że wyobraźcie sobie, że my chcemy trochę tak jakby nauczyć się pływać. Chcemy się nauczyć pływać i nie tonąć w tych emocjach. Jak one przychodzą, to my nie chcemy, żeby one nas tak zalewały, że my po prostu toniemy i nam zalewa po prostu usta, nos, oczy, nic nie widzimy, idziemy na dno. Toniemy w tych emocjach. My nie chcemy też mieć takiej przestrzeni w życiu, gdzie my uciekamy od tego oceanu życia, po prostu siedzimy bezpiecznie na brzegu, bo to też nie o to chodzi, bo wtedy nie jesteśmy w stanie doświadczyć życia w pełni. Brené Brown chyba pierwsza to powiedziała, że nie da się odciąć od pewnych emocji selektywnie. Czyli jak my się odcinamy od na przykład smutku i złości, agresji, robimy coś, żeby się znieczulić, to my się równomiernie odcinamy od miłości, kreatywności, ciekawości i radości. Bo się nie da selektywnie wyłączyć tylko tych, wiecie, negatywnych emocji. Więc jak my zajadamy, zapijamy, zapalamy, zakupujemy, zapracowujemy te emocje, żeby nie czuć, żeby z nimi się nie spotykać, to my też robimy to samo w stosunku do wszystkiego tego, co jest w nas dobre. Więc my chcemy się nauczyć pływać w tym. Nie chcemy siedzieć na brzegu i mówić, a dobra, ja nie idę, chowam się od oceanu, bo wtedy się chowamy od życia. Ja siedziałam na kanapie życia wiele, wiele lat. Naprawdę z jednej strony bezpiecznie, z drugiej strony to jest taka wegetacja i powolne umieranie dla naszej duszy i dla naszego umysłu. Druga rzecz, my nie chcemy wchodzić tam i tonąć, wiadomo, bo to też nie jest łatwa impreza. Więc co my chcemy? My chcemy się nauczyć pływać. I teraz możemy się nauczyć pływać na dwa sposoby. Możemy się nauczyć pływać i zazwyczaj to jest tak, gdzie się dzieje,
jak my już na środku oceanu jesteśmy, słuchajcie, i przyszła burza i po prostu ona mi telepie, rozumiecie? I my jakoś tam powoli wypływamy na brzeg i wtedy biegniemy po prostu na Face'a, na YouTube, do książek, na terapię, co zrobić i najlepiej w ogóle jak to zmienić, jak nauczyć się pływać w tydzień. Ja zapłacę, która tabletka działa, ja to zrobię. Tylko jak się nauczyć pływać, nie? Ale później znowu jest taki, my coś tam przeczytamy, coś obejrzymy, wiecie, już mamy jakąś tam odpowiedź. No ale wiadomo, nie robimy tego za bardzo, bo czasem nam się wydaje, że jak już przeczytaliśmy i już wiemy, to tak jakbyśmy już tym żyli. I później ten ocean znowu się uspokaja, wiecie. I my znowu sobie możemy spacerować po tym oceanie. Myślimy, o dobra, jest już wszystko okej, nie? Jest już okej. No i później znowu mija jakiś czas, planeta Ziemia z planetą Ziemią i znowu przychodzi jakaś fala i my znowu jakaś tam choroba, kłótnia, awantura, cokolwiek, zwolnienie z pracy i my znowu toniemy i znowu biegniemy szukać, co zrobić, jak to działa, wiecie. I później znowu ktoś nam mówi, słuchaj, zrób to codziennie, 5 minut, a kto ma czas codziennie, a się nie chce, nie to, a taka i taka metoda działa, a dobra, ja to znam, ja czytałem, ja widziałam, ja słuchałam i znowu nie do końca nic zrobimy, tak? To jest taki pierwszy scenariusz. I bardzo ciężko w ogóle jest się nauczyć pływać, jak nigdy nie umiemy pływać. Tak wyobraźmy sobie, jakbyś nie umiał pływać i wchodzisz od razu na głęboką wodę i chcesz się nauczyć pływać. No kurka wodna, kochani, to naprawdę nie idzie. Ja mieszkałam 3 lata nad oceanem w Portugalii i to jest ostra impreza. Tam nawet jak umiesz dobrze pływać, jak jest duża burza, to może cię naprawdę zmieść w sekundę. Więc my chcemy po dobroci. Tutaj te nasze spotkania... To jest, my przychodzimy tutaj do oceanu, świeci słońce, pieski się opalają na słońcu, jest imprezka, my na spokojnie, na luzaku, możemy leżeć, stać, wisieć, po prostu ubrani jak chcemy, możemy dychać jak chcemy, my po prostu i wchodzimy do tej wody i ona jest spokojna i my możemy sobie krok po kroku codziennie tutaj wspólnie, ale też później sami ze sobą uczyć się pływać. Bo jest coś takiego w nas, i ja wiem, że wielu ludzi już tego nie ma, ale że my się stawiamy bardziej, kiedy wieje i chwieje, a czasem wtedy jest naprawdę ciężko uczyć się nowych rzeczy, bo dlaczego, kochani? Pamiętacie naszą ostatnią lekcję o myślach? Zazwyczaj, kiedy wieje i chwieje, czy kiedy jest burza, to nasz mózg przełącza się jakby na tylne biegi, na biegi, które są w tym walcz i uciekaj, czyli w tym jakby w tym gadzim, w tym pierwotnym mózgu naszym, w tych odruchach takich. I my wtedy albo walczymy, albo uciekamy, albo nas zamraża. Chyba, że mamy wyrobioną alternatywę. Ale jak my dopiero wtedy chcemy się alternatywy uczyć, to my nie możemy się tej alternatywy uczyć, bo ona jakby żyje w naszej korze przedczołowej. A my już jesteśmy na tylnym biegu. Więc my chcemy uczyć się tej alternatywy, budować tą autostradę w momentach, kiedy jest spokojnie, kiedy ocean jest spokojny, słońce świeci, jesteśmy tutaj dużą gromadką i możemy sobie spokojnie uczyć się pływać, gdzie mamy dostęp do świadomości, gdzie nie jesteśmy w zagrożeniu, bo jak jesteśmy w zagrożeniu, to nasz mózg wtedy nie myśli o tym, żeby oddychać, stać i obserwować, tylko on myśli albo spierdziela z tego oceanu, albo go zamraża, idzie na dno, albo po prostu próbuje walczyć z falą, a to też nie za bardzo działa. Więc to jest taka tutaj nasza wprowadzenie, że my tu się spotykamy, żeby po dobroci to robić, kochani, tak? Żeby po dobroci uczyć się pływać, bo tu trzeba się w tym oceanie nauczyć pływać, bo tu będzie przeróżna pogoda na oceanie życia. Więc my chcemy być przygotowani na jedno i na drugie. I kolejna rzecz, która mi tak się tutaj przypomina, to jest to, żebyśmy, wracając troszeczkę do tej metafory z wczoraj, tego jeziora, takiego pochylania się nad sobą i takiego mówienia do siebie, jestem i słucham, żebyśmy w tej intencji szli przez następne, naprawdę przez następne kilka dni, że my się stawiamy każdego dnia i jesteśmy tu dla siebie i słuchamy. I stawiamy się dla każdej myśli, nie tylko dla tej pięknej i wygodnej. A tak naprawdę, wiecie, stawiamy się dla tych niewygodnych nawet bardziej niż dla tych wygodnych. Co by było, gdybyśmy tak zrobili? Jest taka terapia, która się nazywa terapia wewnętrznej rodziny chyba po polsku. To się nazywa Internal Family System, IFS po angielsku. I ta terapia, tak w wielkim skrócie, polega na tym, że te różne części nas
że w nas jest wiele części. To nie jest tak, że z nami jest coś nie tak i my tylko mamy tak. Nie. Każdy tak ma. W nas jest wiele różnych części. Są te, które wiedzą, są te, które nie wiedzą, są te, które już dużo zrobiły i są te, które jeszcze nie zaczęły robić nic. Tak? Są te, które się boją i są te, które są odważne. My jesteśmy bardzo pojemni i jesteśmy bardzo wielowymiarowi. I co my chcemy tutaj, i tam on opowiada, ten terapeuta, który jakby jest twórcą tej metody, i wszyscy ci terapeuci mówią, że każda ta część jest częścią rodziny. I podejście w tej terapii do tych, i to są różne części, wiecie, tam w tych częściach rodziny, która w nas mieszka, są części, które stoją w naszej obronie, są części, które się rozwijają, ale są też części, które są samodestrukcyjne, samodestruktywne, które niszczą same siebie. Tam różne części są. I każda z tych części jest częścią rodziny. Nikt nie jest wykluczony. I tam jest takie piękne powiedzenie: wszystkie części mile widziane. Zimbusia chrapy, czyli wszystko w normie. Zaraz musimy iść do medytacji, bo Buba już zaczęła. Wszystkie części mile widziane. Więc ja bym chciała, żebyśmy tak sobie pomyśleli o tym oceanie. Pomyśleli, co my tu robimy. Że jest, wiecie, jest sobota wieczór, na pewno jest wiele więcej fajnych rzeczy do zrobienia, jest weekend, a prawie wiosna już przyszła, a my tutaj siedzimy, spotkaliśmy się, przyszliśmy do tego jeziora znowu, przyszliśmy właśnie do tej spokojnej wody, bo lubimy, kochamy siebie na tyle, dbamy o siebie na tyle, żeby chociaż tutaj te pół godziny, bo umówmy się, ze mną 10 minut to się chyba nie da pobyć. I jak podchodzimy do tego jeziora, wiecie, takiego właśnie bardziej oceanu, to w tym oceanie jest wszystko i tam będą momenty, gdzie będzie świeciło słońce i będzie spokojnie, ale będą momenty burzliwe i my chcemy naprawdę podejść do siebie z takim nastawieniem: wszystkie części mile widziane, wszystkie myśli mile widziane i na razie nie walczyć z tym, po prostu być i nie uciec, bo jest takie coś, że my często, jak te myśli takie, wiecie, negatywne przychodzą, to my myślimy, Boże, jakie to bez sensu, i jakie to bez sensu, i dlaczego ja tak mam, i po co ja takie głupoty myślę, i dlaczego nie mogę mieć samych pozytywnych myśli, a po co mi... A to nie jest tak. Tak naprawdę my już tyle wspólnych projektów zrobiliśmy, że nie ma takiej myśli, takiego przekonania i takiego lęku w nas, które byłoby bez sensu. Tam jest sens, tam jest powód, dlaczego to się w nas pojawia. I zazwyczaj powód na te negatywne myśli nie jest miły. Co ja mam na myśli, gdy to mówię, nie jest miły? Zazwyczaj jest efektem czegoś przykrego, co nam się przydarzyło. I zazwyczaj jest to taka informacja od naszego wnętrza, które dostało w kość i efektem tego ma takie, a nie inne myśli. I my wtedy często reakcją na te negatywne myśli, naszą reakcją często jest ignorancja, arogancja, agresja, złość, frustracja. A to jest jakby te części nas nie tylko powinny być mile widziane, ale najbardziej ukochane. Bo im bardziej negatywna myśl, tym większe cierpienie w naszym wnętrzu za nią się skrywa. Więc my chcemy do tego cierpienia jakby podejść i minimum, co możemy na ten moment zrobić, to po prostu być i nie uciec. Spojrzeć i powiedzieć: jestem i słucham. Jestem i słucham. Jak ukoić swoje wnętrze? Na dzień dobry być i nie uciec. Skupmy się na tym. I ja wiem, że każdy z nas jest w innym miejscu, że są ludzie, dla których to wszystko jest bardzo proste i bardzo oczywiste. I teraz, żeby trochę tak, żeby nie było tutaj za ciemno i za ciężko, że dla wielu z nas będą przychodzić myśli kompletnie od czapy, takie ala bez sensu. U mnie będzie na pewno, czy Simba będzie chrapać, czy nie, na dzień dobry. A będą też myśli pozytywne. I znów, my chcemy tutaj być dla jednych i dla drugich. Bo trochę tak myślmy o tej metaforze pływania, że my nie przyszliśmy się tu ścigać, kto ma lepsze myśli, kto ma gorsze, rozumiecie? Bo to w ogóle nie o myśli chodzi. To chodzi o to, że my chcemy nauczyć się pływać, czyli myśli przychodzą, a my jesteśmy. Emocje przychodzą, a my jesteśmy. To jest tak, wchodzisz jeden dzień do oceanu, są małe fale, wchodzisz drugi dzień, są większe fale, wchodzisz trzeci dzień, jest burza, czwarty. Rozumiecie, że my chcemy po prostu tutaj się nauczyć być ze sobą. To jest to. Wszystko tylko i aż. Ok?
Dobra, słuchajcie, muszę znowu zbudzić Simbę, bo ona chrapie. Simbusi! Buba! Simba! Bo ona będzie mnie rozśmieszać i będą nici z medytacji. Simbuśki! Halo! Dobra. Słuchajcie, jeszcze zanim pójdziemy i teraz... Jak ktoś będzie, jak ktoś jest tutaj nowy, to teraz będzie gong, 10 minut siedzenia w ciszy, leżenia, wiszenia. Robimy co chcemy każdy, nie? Naprawdę, może być kaptur na głowę, cokolwiek chcemy. Po prostu jesteśmy ze sobą. I później będzie gong na zakończenie. Ale jak to zrobić, żeby emocje w nas nie szalały? To są dobre pytania. Na dzień dobry to... Szukam dobrej metafory, na jutro znajdę. Bo jutro się znowu widzimy o 20:30. Niech one szaleją. Im spokojniej, bo to jest troszeczkę tak. Im bardziej my walczymy z tym szałem, tym bardziej one szaleją. Więc im spokojniejsi my i nasze nastawienie do tego, znowu nasza sama chęć, a dlaczego ja mam te myśli, ja nie powinienem ich mieć tych myśli, ja chcę, żeby one były spokojniejsze, to jest troszeczkę tak, jakbyśmy podchodzili do kotła, w którym już tam się coś gotuje i cały czas mieszali. I jak chcemy, żeby to się nie mieszało i nie kotłowało tak mocno, to trochę trzeba wyjąć palec i po prostu postawić. I niech to się kręci naturalnym tempem. I im częściej będziemy siadać, i na początku, ja wczoraj o tym opowiadałam, że... Dla wielu z nas na początku my nie będziemy w stanie usiąść. To będzie za dużo. Ja przez dobre 2 lata, jak nie więcej, nie byłam w stanie usiąść, a już na pewno nie w ciszy. Ja nie byłam w stanie usiąść nawet w prowadzonej medytacji. Ja już wczoraj to mówiłam. Ja robiłam na drutach, malowałam obrazy, chodziłam na spacery, jeździłam na rowerze. Bez telefonu jakby uczyłam się po prostu być ze sobą. I tam nie było przyjemnie. Ja miałam myśli samodestrukcyjne, myśli po prostu bez sensu życia i ja chcę stąd odejść, tylko nie mam odwagi się zabić, bo w ogóle nawet nie dla siebie, tylko bo skrzywdzę innych. I ja naprawdę długo z tego wychodziłam. I znów, to nie znaczy, że każdy będzie tak długo wychodzić, ale moja droga taka była. Ja dziś mogę siedzieć po prostu 5 godzin, patrzeć się w sufit i mi i jest dobrze. I są momenty, gdzie ja nie mam myśli, są momenty, gdzie ja mam myśli. Wszystkie części mile widziane. Ale czasem jak mamy naprawdę bardzo dużo emocji w sobie, bardzo dużo jeszcze traum w sobie, to ciężko jest zacząć od takiego rodzaju medytacji. Dobrze jest zacząć od innego rodzaju bycia ze sobą albo w ogóle od terapii. I ja o tym już wczoraj mówiłam, więc każdy z nas jest w innym miejscu, tak? Bo czasami nasz system nerwowy, mamy w sobie tak pobudzoną adrenalinę czy kortyzol, że nie będziemy w stanie usiąść w jednym miejscu. A czasem tak długo, to trochę jak w tej medytacji wczoraj, czasem tak wiele lat od siebie uciekaliśmy z powodów takich, że baliśmy się spotkać z tym wszystkim, co się w nas kłębi, że to jest dla nas przerażające się zatrzymać i że to jest bardzo, bardzo niewygodne. Więc jeżeli czujesz, kochana, tak i na przykład siedzenie nie jest dla Was tą rzeczą, to próbujmy wszystkiego, co działa, żeby chociaż pobyć ze sobą i uczyć się słuchać, wiecie, takie podchodzenie z daleka do tego oceanu, gdzieś tak chodzenie po brzegu, na rowerze, obierając ziemniaki, gdzieś po prostu każda przestrzeń na początku, czy medytacja pomoże, aby się nie stresować, panować nad stresem. Pomoże, ale nie tak, że pomedytujemy tydzień czasu i już nie będziemy się stresować. I znowu, jak ktoś ma bardzo dużo stresu w sobie, to na początku zatrzymywanie się do tego stresu i do tych myśli, które kreują stres i emocje, może być czasem na dzień dobry bardziej stresujące. Dlatego to jest takie... Zależy kto w którym miejscu jest. Natomiast ona nam bardzo pomaga, bo ona nas relaksuje. Ona pomaga nam wejść w stan alfa, o którym rozmawialiśmy ostatnio. Jak komuś jest bardzo ciężko siedzieć w ciszy, malować malowanki. No wiecie, tych opcji jest dużo. Więc myślę jeszcze, co tu, żeby nie powtarzać, bo już o tym wczoraj mówiłam, ale ja sobie jeszcze popatrzę na te pytania, albo ktoś by miał, to niech mi wyśle jako wiadomość, zwłaszcza na Instagramie, bo one później znikają, te komentarze stąd. Dobrze, kochani, to idziemy, bo ja znowu zagaduję nas, no ale... Ja tak mam, ale myślę, że takie wprowadzenie jest dobre, żeby tak przygotować ten umysł.
Dobrze. Tylko sprawdzimy, powiedzcie mi, ja włączę ten timer, ten, znaczy ten dzwonek i powiedzcie, czy on jest... można się położyć, można się położyć, posadzić, powiesić nawet można, w sensie pozytywnym takim, na takich fajnych pasach ludzie czasem wiszą do góry nogami, bo to dobrze na krążenie robi. Kochani, słuchajcie tego, czy to nie jest za głośne, bo ostatnio nas tak wybudziło, ten gong był za głośny. To chyba nie będzie za głośny, nie? Dajcie znaka. Czekam na Was, bo ja Was widzę trochę z opóźnieniem. Jest ok. No dobrze, kochani. No dobra, to siadamy, leżymy, kładziemy się 10 minut w ciszy, nic nie robimy. Wszystkie części mile widziane. Jestem i słucham. Podchodzę po prostu po brzegu oceanu pochodzić i patrzę na to, co przychodzi i nie uciekam.
Aha, zanim pójdziemy, słuchajcie, no trzeba trochę, trzeba daweczkę tutaj hormonów wcisnąć. Czyli tak, oksytocynka zaczynamy. Ręka na serduchu, chłopaki, wy też, nie wiem skąd was dzisiaj tylu się wzięło, ale witajcie w drużynie. Ręka na serce, oksytocyna, jedziemy. Podziękować sobie za to, że się stawiliśmy w sobotę, wieczór i to dwa razy dzisiaj. Podziękować sobie. Podziękować sobie. Dopaminka, bo dopaminka się robi. Jak coś dokonaliśmy, jak odhaczyliśmy, to dopaminka. Ręka na sercu, oksytocynka. A teraz jeszcze trzecie, dawka serotoninki. Jesteśmy z siebie dumni i ja jestem z nas dumna bardzo. I serotoninka. Ciu, 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 ciu. Nabrali? Nabrali. Buziale, kochani. Do jutra, 20:30 widzimy się. Dziękuję za dziś.